Dzisiaj przetestujemy sobie kubki, ale nie zwykłe kubki, tylko kubki, z których nic podobno nie może się wylać. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania dwa kubki. Jeden mniejszy, drugi większy od firmy Mighty Mug. I będziemy je sobie testować, ponieważ podobno nie są w stanie upuścić kropli wody czy napoju, którego do nich wlaliście. Jak to się raczej po polsku mówi, będą to takie swego rodzaju kubki, nie kapki, ale co z tego wszystkiego wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Zaczynamy od standardowego unboxingu. Ja powiem wam szczerze, że jestem dosyć podekscytowany, jeśli chodzi o ten produkt, bo nie ukrywam, że nieraz, jak miałem klawiaturę i po prostu miałem obok kubek, zapomniałem o nim, bo leżał kubek, obok leżało coś zupełnie innego i nagle, ups, strzelone, poleciało, zalało klawiaturę, klawiatura do wymiany. Czy poleciało na myszkę, czy na całe biurko i na podkładkę i trzeba było wszystko wycierać. Warto również zaznaczyć, że są różne rodzaje tego kubka. A tak wygląda nasz kubek, który wygląda troszeczkę w sumie bardziej jak termos, nieżeli jak kubek. Nie jest jakoś super designerski, jest zwykły, czarny, prosty. Jeśli chodzi o możliwość odkręcenia, to robimy to mniej więcej jak w termosie, po prostu na górze i mamy miejsce, gdzie możemy nalać sobie po prostu płynu. Warto też zwrócić uwagę na to, co mówi nam producent, czyli jeśli mamy coś gorącego, to mamy po prostu zostawić na chwilę otwarte, żeby po prostu para mogła sobie wyparować. No jeśli chodzi o górę samego kubka, to mamy nazwę producenta, do tego mamy tutaj taki zatrzask, który możemy sobie otworzyć, zaczepić tutaj, no i mamy już miejsce, z którego możemy pić. Ale zapewne wszyscy czekacie na ten jeden moment. Kiedy rzeczywiście sprawdzę, czy ten kubek jest w stanie wytrzymać moje uderzenie, puknięcie, czy cokolwiek takiego. Także, no, zróbmy krótkie porównanie. Także tak mniej więcej prezentuje się dosyć standardowa szklanka wody. Wiadomo, kiedy ją uderzymy, przesuwa się, tak? Woda zaczyna się bujać i już zaczynamy myśleć, czy gdzieś może się zaraz przewrócić. Wiadomo, takie są przynajmniej pierwsze nasze myśli. Także, żeby nie być gołosłownym, że ten kubek rzeczywiście działa, ja odkręcę, mimo że nie jest to jakaś super duża ilość wody, to w momencie, kiedy nam się rzeczywiście przewróci ten kubek, no to woda i tak się wyleje, prawda? Prawda. Więc zakręcamy go sobie w tej chwili, na żywo wszystko. No i również otwieram to wieczko tak, żeby był dostęp do naszej wody. No jak możecie zauważyć, jestem w stanie podnieść ten kubek bez żadnego wysiłku, bez żadnego problemu. Podnosi się, nic się nie dzieje. Ale co w przypadku, kiedy będę chciał go na przykład puknąć albo przepchnąć? Spróbujmy. Jak możecie zauważyć, trzeba użyć całkiem sporej siły, a on i tak nie chce się zbytnio ruszyć z miejsca, jeśli chodzi o to. Działa? No działa. Ale spróbujmy użyć troszeczkę większej ilości siły, żeby spróbować rzeczywiście wymusić na nim przewrócenie. Dlatego w tym przypadku przymknę, bo nie wiem jakiej siły potrzebuję, a nie chcę też wszystkiego zalać, więc spróbujmy go po prostu w miarę mocno przesunąć. Jak widzicie, nie rusza się ani w jedną, ani w drugą. Spróbuję w waszą stronę. Nie idzie. W swoją stronę. No nie idzie, więc powiedzmy sobie, że kubek, który rzeczywiście mogę podnieść bez większego problemu, słychać, że w środku jest woda, powiedzmy, że siedziałbym sobie tu z klawiaturą, tu miałbym kubek, no i w pewnym momencie chciałbym uderzyć. Nic się nie dzieje, nie ma problemu. O ile jest to w miarę płaska powierzchnia, nie chropowata, nie jakaś zaokrąglona, to jesteście w stanie jakby w 100% wykorzystać potencjał tego kubka. Widzicie, nie ma problemu, uderzę gdzieś przez przypadek, nawet szybko, będę strasznie wolno to robił z siłą, szybko, nic się nie dzieje, naprawdę. Ale zadacie sobie pytanie, w jaki sposób to w ogóle działa? Także działa to na bardzo prostej zasadzie. Na samym dole kubka macie swego rodzaju gumę, która ma na dole dziurkę i ona się jakby przysysa do danej powierzchni, przez co w momencie, kiedy ją podnosicie lekko, powietrze z brzegów jest w stanie powoli dostać się do środka i rzeczywiście kubek odchodzi, a w momencie, kiedy robicie to szybko, to kubek się zasysa i nie jest w stanie się ruszyć. Także teraz może finalny test. Sprawdźmy, jakiej rzeczywiście potrzebuje siły, żeby oderwać. Teraz moim celem jest oderwanie tego kubka od powierzchni biurka, więc uwaga, lecimy. No, całkiem sporą ilość siły musiałem włożyć w to. Jak było słychać, oczywiście powietrze się zassało, przez co kubek po prostu puścił od powierzchni. Ale samo podnoszenie jest luźne, jeśli uderzycie, pukniecie, problemu z kubkiem nie ma. Za to, kiedy użyjecie, no już wiadomo, bardzo dużej siły, no to musicie naprawdę się postarać, żeby go po prostu od danej powierzchni oderwać. Ale jak mówiłem, mam takie dwa, więc to jest drugi, czerwony. Zobaczmy, jak on będzie się spisywał. Tak
Także tak prezentuje się czerwona wersja. Jak możecie zauważyć, mniej więcej to samo, tylko że wiadomo, kolorystyka inna. Góra za to została czarna. Jeśli chodzi o samą górę, również inny jest system podnoszenia. Tutaj podnosimy to w ten sposób, również kiedy wykręcamy sobie całość, mamy tutaj zakrętkę mniej więcej jak w termosie. Ale czy rzeczywiście gabaryty mają znaczenie i ten kubek będzie mi ciężej przewrócić niż ten poprzedni? Czy łatwiej? Zobaczmy. Podstawowa ilość siły, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście kubek jest w stanie się przewrócić. Na razie wygląda tak samo. Nie jestem w stanie go przewrócić zwykłą taką domyślną siłą. Spróbujmy troszkę mocniej. Dalej się trzyma. Jeśli chodzi o podnoszenie, bez żadnych większych problemów. Trochę wygląda to jak magia, ja sobie mogę zdawać sprawę, ale tak to niestety wszystko działa. No dobra, no to tak jak w przypadku tamtego, w miarę dużo siły postaram się w to włożyć i zobaczymy. Myślę, że mniej więcej tyle samo siły użyłem, żeby oderwać zarówno jeden, jak i drugi kubek, więc bez większego problemu. Naprawdę, bez większego problemu. No i finalnie, jeśli chodzi o pojemność, ten ma 325 ml, ten ma 470 ml, więc jest jakaś tam, powiedzmy, spora różnica. Tu mniej więcej puszka, dosyć standardowa napoju, no tutaj prawie już pół litra. Jak Wam się podobają kubki? Do zastosowania dla graczy, dla osób, które pracują w biurze, żeby nie zalać dokumentów, czy chociażby gier, czy klawiatury, czy czegokolwiek innego? No i kwestia dla Was, bo tak jak było w tytule, możecie wygrać któregoś z nich, jeśli oczywiście weźmiecie udział w konkursie. Także zasady konkursu są bardzo proste. Po pierwsze, musicie mieć zasubskrybowany ten kanał. Po drugie, zostawić lajka pod tym materiałem. I po trzecie, napisać komentarz, który byście z nich wybrali, czerwony czy czarny, oraz gdzie byście go przetestowali. A ja równo po tygodniu od wrzucenia tego materiału na dole w komentarzach przypnę moją wiadomość, w której napiszę imię i pierwszą literę nazwiska osoby, która wygrała, oraz miejscowość, z której pochodzi. No i oczywiście sam się z nią skontaktuję, żeby mogła odebrać sobie swoją nagrodę. Albo ten, albo ten. No i oczywiście nowy, bo tych używałem ja. Więc jak Wam podobają się kubki? Fajne? Niefajne? Czy są rzeczywiście do fajnych zastosowań codziennych? Czy raczej to troszeczkę takie ekstrawaganckie i już szukanie czegoś na siłę? Także ja dziękuję od siebie bardzo serdecznie Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na kolejne, zapraszam do subskrypcji tego kanału i na mojego Instagrama, gdzie pojawia się wiele rzeczy. Trzymajcie się, no i cześć!